Gmina Platerówka to jedna z najbiedniejszych gmin w Polsce. Zero przemysłu i bezrobocie, a kto żyw ucieka w poszukiwaniu pracy. Teraz może się to zmienić. Inwestorzy zamierzają wpompować w remont pałacu blisko 100 milionów złotych. Pałac we Włosieniu liczy ponad 300 lat i miał 5 właścicieli. Ostatnim był PGR z sąsiedniego Sulikowa. A tak mieszkańcy Platerówki wspominają czasy dawnej świetności obiektu, w którym mieścił się hotel. Tak, to był bardzo dobry hotel, tam się wszystko rozwijało, szykowała się tam wielka stadnina koni, część już koni było, byli ludzie, którzy się tym zajmowali. Park wracał do świetności powoli, ale z chwilą, gdy wybuchł pożar, wszystko się skończyło. W 1979 roku jesienią pałac doszczętnie spłonął. Zginęło 7 osób. Przez kolejne 30 lat obiekt popadał w ruinę. Wreszcie to się zmieni. Henryk Ostrowski zapewnia, że spółka ma wszystkie pozwolenia na budowę i może rozpocząć pracę. Moi partnerzy z Londynu nawiązali kontakt z firmą Hilton, dlatego że ich rodzina pracuje też w branży nieruchomości i branży hotelarskiej. No i zainteresowali ich tutaj naszym pomysłem. No, czemu nie Hilton? Pałac we Włosieniu ma idealne położenie, niemal w samym centrum Europy. Dookoła 3 lotniska: Praga, Drezno i Wrocław. Dla latających po świecie biznesmenów bogaczy to rzut beretem. Dobry dojazd do Włosienia zapewnia bliskość autostrady A4, ledwie 15 km. Sam pałac to nie tylko zrujnowany gmach, to również 5 hektarów parku ze starodrzewem, łąki i ogromne stawy. Destylarnia alkoholu, gdzie w oparciu o byłą gorzelnię, która tutaj funkcjonowała jeszcze w latach 60. No i chcemy to taką, jako ta destylarnia alkoholu byłaby produkowała whisky w oparciu o tę technologię, którą żeśmy już tu podpisali, umowę o współpracy z firmą z Walii. Historycznie robimy teraz takie bardziej stawy rekreacyjne, takie do, powiedzmy, do wypoczynku, a nie do hodowli ryb. Tak ma wyglądać pałac po remoncie. Wszystko zostało zaprojektowane z najmniejszymi szczegółami. Dla nas to wielka szansa rozwoju i nowe miejsca pracy, tak potrzebne w naszej gminie, cieszy się wójt Krzysztof Halicki. Wójt gminy, rada gminy ogromnie wspiera tę inwestycje, dokonujemy wszelkich niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Robimy to w jak najszybszych terminach, żeby iść na rękę inwestorom. Mieszkańcy Platerówki mają podzielone zdania co do budowy hotelu we Włosieniu, a Hilton na wsi to trochę jak science fiction. Miejsca pracy to jest jedno, a dwa, no, ruch turystyczny na wsi jest wskazany, bo ludzie się w tej chwili nie trudnią już drobnymi gospodarstwami, które są nieekonomiczne, nierentowne, jak już to są wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. I taka agroturystyka, która już teraz też jest widoczna na terenie naszej gminy, jest jak najbardziej wskazana, tak mi się wydaje. Fajnie, bo to jest po prostu jedna wielka ruina tu powstała na zachodzie. Tu połowa, starzy ludzie poumierali, młodzi powyjeżdżali, nie ma nikogo, puste domy stoją, które się walą. Po co tu Hilton? Jak zapewnia Henryk Ostrowski, jeszcze w tym roku pierwsi turyści będą mogli zwiedzać pałacowe ogrody, park, fosę oraz stawy hodowlane. Chciałoby się powiedzieć, Hilton we Włosieniu? Aż ciśnie się na usta, uwierzę jak zobaczę. Ale czy to nie wizjonerzy zmieniali świat od zarania wieków?